Witam w Flight Gear. W dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie pewną scenerię, która się niedawno pojawiła, bo 21 września 2020 roku Montag Dud tutaj napisał post o pojawieniu się właśnie scenerii Pensylwanii, New Jersey i New York City. No i mnie tutaj zaciekawiło, jako że właśnie możemy polatać na dobrze odwzorowanym Nowym Jorku. Tutaj możemy zobaczyć już screena, jak to wygląda mniej więcej. Tutaj mamy też pokazane obszar, jaki tutaj pokrywa ta sceneria. Mamy właśnie Nowy Jork, Filadelfię i tutaj zachodnią jeszcze część od Nowego Jorku. Mamy też informacje, skąd wzięto dane do zbudowania tej scenerii. No i najważniejszy dla nas link, czyli skąd to pobrać, tak? Tu mamy Releases Page. No jest też instrukcja przy okazji, jak to zainstalować we Flight Gear. No i ten link kieruje nas do GitHuba. Tutaj sobie klikamy Releases. Mamy wersję 1.0. No i musimy w sumie pobrać te wszystkie zipy poza tym source code. To możemy sobie darować. No chyba, że chcemy się też zagłębiać w kod źródłowy tej scenerii. Ale do latania nie jest to potrzebne. Więc ja tutaj pobiorę sobie to wszystko. I ja zapiszę sobie te wszystkie paczki od razu w moje dokumenty Flight Gear. Tu mam katalog Custom Scenery, który sobie sam dodałem kiedyś, żeby tutaj sobie instalować wszystkie scenerie, które instaluję z internetu. Nazwijmy to sobie jakoś. Tu sobie dodajmy katalog. Niech będzie ta sama nazwa, co tutaj. No w sumie te miejscowości. New York City. Dobra. I te paczki wszystkie tu zapiszę. No i teraz musimy poczekać, aż to wszystko nam się pościąga. No i mam to wszystko pobrane. Idziemy teraz do mojej dokumenty Flight Gear, do mojego katalogu Custom Scenery i tutaj, gdzie sobie to wszystko pobrałem. No i w sumie trzeba wszystko wypakować, więc dajmy wypakuj tutaj. A my przy okazji tutaj zobaczmy sobie, jak to zainstalować. Wróćmy tutaj do katalogu głównego tej scenerii i tak, tu mamy jak zainstalować, czyli ściągamy te zipy, teren, rozpakowujemy gdzie chcemy, na jakiegoś tam katalogu, no i wskazujemy ten katalog jako scenerię we Flight Gear, ok. I mamy jeszcze FG Data zip. I FG Data rozpakowujemy tam, gdzie Flight Gear jest zainstalowany. Tak, tam będą takie pliki jak Materials XML albo ten Eastern US XML. Tak, i to będzie leciało do Materials i tekstury. No i tu mam jeszcze podpowiedź, że dla najlepszego tutaj doświadczenia w lataniu nad tą scenerią, o ile mamy mocny komputer oczywiście, powinniśmy sobie włączyć OSM Buildings, czyli budynki z OpenStreetMap. No i różne tam detale, jak drogi i tam różne takie dodatkowe opcje, które mocno obciążają z kolei kartę graficzną. Tak, i tu mamy od razu ostrzeżenie, że taka sceneria jak New York City, którą sobie oczywiście zaraz zobaczymy. W sumie po to ściągam tą scenerię, żeby tutaj mieć dobrze odwzorowany Nowy Jork. No, że to jednak bardzo mocno obciąża kartę graficzną. Moja karta graficzna to jest Nvidia RTX 2080 Ti. Co prawda już jest jeszcze lepsza karta, 3080. Ale i tak jest to całkiem dobry sprzęt, na którym tutaj zaraz to odpalę i zobaczymy, ile będziemy mieli klatek w tej scenerii Nowego Jorku. Dobrze, tutaj nam się wszystko rozpakowało. Zobaczmy. Tak, mamy budynki, mamy współrzędne graficzne. Więc wygląda ok. Obiekty są, pylony są, drogi są, teren jest. I tylko FG Data, tutaj musimy to zgrać tam, gdzie Flight Gear jest zainstalowany. Więc idziemy sobie tutaj do C, program Files. No ja mam dwie wersje Flight Gear, oczywiście zainstaluję to sobie do najnowszej. Idziemy w Data. Może dam tu sobie o ten sposób.
Tak, materials. Zobaczmy sobie, co tu się zmienia. Wejdźmy w materials. Dalej mamy regiony. Są regiony, to jest dużo plików we FlightGear, a my podmieniamy dwa pliki. Ten plik wygląda mi na zupełnie nowy plik. Kontynuuj. Tak, i mamy plik. Tylko czemu on mi przeniósł? Ja chcę skopiować. I skopiujmy sobie to. Tak, ten plik istnieje, więc go nadpisujemy. Na razie to sobie anuluję. Materials. A to dlatego. Co mi się tu dzieje? Anuluj to, nie wiem co to było. Tak, materials. Zrobimy sobie kopię tego pliku. Dobrze, niech będzie taka kopia. Właśnie po to, żebyśmy, no w razie czego, mieli też oryginał. Dobrze, skopiujmy teraz materials. Podmieńmy go. Tak, podmieniony. I cofamy się, idziemy do tekstur, teren. Mamy takie teksturki. Textures, teren. Jest teren. OK. I tu mamy Eastern US. Dobrze, skopiujmy to, zobaczymy, czy takie też tu istnieją. Raczej nie. To są zupełnie nowe tekstury. Aha, i prawa admina mi pyta, dobra. Ej, za każdym razem. OK. Także porobione. Tutaj myślę, to możemy zamknąć. No, w sumie tutaj FG to możemy sobie stąd usunąć. Zipy sobie zachowam, ale tak naprawdę najważniejsze są te pliki rozpakowane. No i teraz uruchamiamy FlightGear. Tu jeszcze idziemy w dodatki. I musimy sobie. Tu sobie powiększę okno. No i tutaj dodajemy ten katalog. Czyli idziemy do katalogu moje dokumenty, FlightGear, mój katalog Custom Scenery i mój katalog, który sobie stworzyłem. Wybierz folder. Jest sceneria dodana na samym końcu, ale tu nic jej nie przysłoni, bo ja mam na razie tylko scenerię Polski. Tam żadna sceneria nie będzie mi przysłaniać tego Nowego Jorku. Dobrze, weźmy sobie tą podstawową Cessnę i jeszcze nie Warszawa, a weźmy sobie lotnisko tutaj Kennedy'ego, który jest blisko Nowego Jorku. Zobaczmy jeszcze, jaki mam czas. Ranek. Dobrze, dajmy południe. Później możemy też sobie zobaczyć, jak to wygląda o innej porze dnia. No i jesteśmy tutaj blisko Nowego Jorku. Ciekaw jestem, na ile tutaj też to lotnisko zostało poprawione. W sumie tego nie sprawdzałem. Okej, doczytuję się jeszcze wszystko. Dobra. To niech się podoczytuje. No tutaj mieliśmy ostrzeżenie, że to będzie nam zamulać komputer. Zobaczymy. Tutaj mamy opcję renderowania. Mamy tak, włączone te pylony i linie wysokiego napięcia, drogi też włączone. OpenStreetMap Building oczywiście też włączone, bo to jest ważne, żeby móc się cieszyć tą scenerią w ogóle. Random Scenery Objects tutaj oczywiście robimy wyłącz, bo skoro mamy OpenStreetMap, a ta sceneria jest bardzo dobrze zrobiona, tak mniemam, więc nie potrzebujemy Random Scenery Object, czyli jakichś tam jeszcze randomowych, czyli po polsku losowych obiektów. Roślinność to też może nam zamulać. Na razie mam wysoką. Dobrze, zostawmy wysoką. Czy roślinność ma rzucać cienie? Na razie dajmy, że nie i chyba to jest zbędne. Jakieś tam obiekty scenerii niech będą. Tutaj wszystko, tak, shadery na maksa. Urban wyłączyliśmy, bo jest zbędny przy OpenStreetMap Data. No i tu mniej więcej wszystko standardowo. OK. Tutaj na pewno też ważną będą ustawienia co do poziomu szczegółów.
tutaj na pewno zabije nas to jeszcze bardziej, jeżeli ten poziom szczegółów co do scenerii, tutaj mam te trzy suwaki, jeżeli damy ten szczegółowy tu najbardziej w prawo, to tym bardziej będziemy mieli pewnie problemy jeszcze większe. Jeżeli chodzi o poziom szczegółów, tu ogólnie mam te dwa suwaki ustawione na domyślne. Ja jedynie ruszyłem sobie ten suwak BR mniej więcej na środek. O, może dam defaults. O, tak było ustawienie domyślne. Może tak przy okazji, o co tu chodzi, bo chyba też nie omawiałem dobrze tego okna. Tak, to sobie ustawiamy poziom szczegółowości na przykład dla scenerii tutaj. Czyli jak szczegółowe chcemy mieć na przykład kafle, czyli terenu, budynki, drogi i linie kolejowe i tak dalej. No i mamy trzy suwaki, które określają nam, jak bardzo szczegółowy będziemy mieli teren, który będzie wokół nas. I najpierw mamy ten najbardziej szczegółowy, czyli detailed. I w tej chwili suwak nam mówi, że najbardziej szczegółowy teren będzie od nas w promieniu 1500 metrów, czyli 1,5 kilometra. Tak, czyli od 0 do 1500 metrów mamy najbardziej szczegółowy teren, jaki Flight Gear jest w stanie nam zrobić. Oczywiście możemy ten suwak zmienić i powiedzieć, że chcemy szczegółowy teren dużo dalej, co oczywiście bardziej obciąży komputer. Albo możemy powiedzieć, że na przykład wcale nie chcemy szczegółów, czyli 0. Ok, przywrócę domyślne. Tu mamy jakby kolejny poziom szczegółowości, RAF. To ma wiele znaczeń, to jest coś w rodzaju, nie wiem, szorstki, czy taki, no, taki już nie bardzo szczegółowy, ale też taki, no, taki pośredni, powiedzmy. I tutaj mamy, że teraz wybrany suwaczek, że od właśnie dalej idąc, tak, jak będzie dalsza odległość niż 1500 metrów, do 9000 metrów będziemy mieli taki średni poziom szczegółowości. Tu też możemy sobie zmienić. To 1500 zostaje, bo to jest oczywiście kontynuacja tego, co ustawiliśmy sobie tutaj w Detailed. Więc dopiero jak ruszę Detailed, to widzimy, że też tutaj ta pierwsza wartość się zmienia. To jest ta sama, co w Detailed oczywiście. Tak, tu mamy ten szorstki i... No i ostatni poziom to jest ten Bear. I Bear oznacza po prostu samą gołą jakby teksturę terenu. Sam kafel terenu, bez żadnych tam obiektów czy szczegółów. I tutaj, no, ja zauważyłem, że warto go sobie przesunąć tak mniej więcej na środek, tak właśnie ponad 100 tysięcy metrów, żeby było, dlatego że podczas lotu możemy zauważyć, jeżeli to zostawimy sobie na domyślnych ustawieniach, a będziemy latali wysoko samolotami liniowymi i będzie dosyć dobra widoczność, to zobaczymy, no, że teren nie dociąga nam się po horyzont, tylko mamy, no, przerwę tego terenu, jest ucięty teren. No a to właśnie ze względu na to, że ten suwaczek BR, czyli po prostu teren jest zbyt blisko i musimy to oddalić sobie, żeby to pokrywało nam dalsze połacie terenu od nas, żebyśmy mieli ten teren pokazany po horyzont. No ja sobie tak to zostawię teraz. Tu mamy jeszcze poziom szczegółowości co do samolotów, no ale dobrze, teraz nie będziemy się tym zajmować, bo jesteśmy tu po to, żeby zobaczyć sobie scenerię. Tak, myślę, że jak dam close, to mi się to nic nie zmieni. Tak, dobra. Tu myślę, że już nam się lotnisko wczytało. Tu na razie nic specjalnie nie widać. My będziemy lecieli, jak mniemam, zaraz jeszcze nie wiem, jak jestem ustawiony na tym lotnisku. Będziemy musieli lecieć bardziej na zachód. Dobrze, odpalmy sobie na szybko autostart. Może jeszcze sobie podniosę trochę widok kamery. Dobra, możemy rozpędzać. O, co tu się stało? Chciał mnie szybko przykręcić. Dobra. Jak się dobrze orientuję, musimy tak bardziej na zachód polecieć.
Tak, doczytują się budynki. Włączę autopilota, żeby się skupić bardziej na oglądaniu scenerii. Tutaj heading baga ustawmy. Dobrze, niech będziemy ten kurs, którym lecimy. Wzbijanie może troszkę mniejsze, dobra. Tak się tu prezentuje lotnisko samo. Widzimy, że mamy specjalnie przygotowane budynki, chociaż nie jestem pewny, czy to już było we Flight Gear, bo sam domyślnie Flight Gear, ta sceneria z Flight Geara domyślna też miała to lotnisko już tutaj z budynkami. Z tego co kojarzę, ale możliwe, że coś zostało też poprawione, albo i nie, zobaczymy. Tutaj już widzimy drogi fajne, tutaj z OpenStreetMap porobione budynki. Widzimy, że tam wszystko się jeszcze doczytuje. Tutaj mamy coś goło. Chyba, że tu nie ma budynków. Tutaj jacht mamy nie na wodzie, tylko na lądzie, ok. No na razie tak 50 klatek, więc można powiedzieć, no spada, ale no jest 50 około. Doczytuje się tu jeszcze sceneria. Dziwne, że tu nic nie ma, może tu nie ma budynków za bardzo i tylko mamy taką teksturę mało poprawną w tym miejscu. No i doczytują się kolejne budyneczki, już mi klatki spadły na około 30. Tak, też widzimy Empire State Building. I polecimy tam sobie mniej więcej tutaj właśnie na Manhattan. Zobaczymy, jak to będzie tam wyglądać. No ale sceneria rzeczywiście jest, widać, oddana dokładnie. Mamy wszystkie chyba budynki, jakie tutaj są oddane. Brakuje oczywiście takich scenerii bardziej realizmu, to co możemy zobaczyć w Microsoft Flight Simulator. Tam to wygląda naprawdę realistycznie. Tutaj no jednak widzimy, że to są jakieś takie domki, klocki może bardziej, można powiedzieć. Ze względu też na teksturę, która tutaj nie jest aż tak realistycznie oddana. No ale też mamy we Flight Gear dobrze odwzorowany Nowy Jork, ale już widzimy 13 klatek, 12, 10. Jest niedobrze, jeżeli chodzi o klatki. Tu już mamy bardzo duży spadek, a jeszcze się budynki doczytują. Aha. Ok, tu mamy Statuę Wolności. Może się nie będę już zbijał, bo będę za wysoko, nie chcę zbyt wysoko lecieć. Dajmy teraz troszkę w zniżanie i zmniejszmy prędkość. Ok, obroty silnika, 11 klatek na RTX-ie 2080 Ti we Flight Gear. No proszę, tu mamy też całkiem sporo budyneczków. Tu, jak się nie mylę, jest most brukliński. Oho,
8 klatek, jeszcze lepiej. Czy będzie mniej? 7. Dobrze, tu sobie wykręcę w prawo, zobaczymy, co tam się będzie działo. No już widzę, czuć już pokaz slajdów po prostu. Nie chodzi ta gra, już płynnie. No ale podejrzewam, że nawet na NVIDIA RTX 3080 dużo więcej klatek by nie było. Może o parę klatek więcej, bo to po prostu zabija, no tutaj klatki zabija same te budynki, same te bryły, że tutaj jest mnóstwo wierzchołków do przekazania i poligonów do przekazania do karty graficznej, do renderowania. I to chyba zabije wszystko, co obecnie mamy na rynku, jeżeli chodzi o karty graficzne. Dobrze, że wyrównam. O, polecimy sobie tak na park tutaj w Nowym Jorku. No i 7 klatek, to jest niesamowite, jak można tutaj we Flight Gear zarżnąć kartę graficzną. Nie trzeba mieć jakiejś super topowej produkcji z górnej półki. Wystarczy Flight Gear ze scenerią Nowego Jorku. Siedem klatek. Chyba tutaj rekord najniższy, 7 klatek. No tu już się nie da płynnie latać przy 7 klatkach niestety. Jakby było z 20, no byłoby tutaj jeszcze do przyjęcia. Tutaj no właśnie, no nie jest to też może ten Flight Gear i dobrze zoptymalizowany, ale też chyba nikt od początku tutaj tworzenia tego Flight Gear nie przypuszczał, że będzie tutaj tworzona też sceneria z tak licznymi budynkami. 5 klatek, teraz był rekord chyba, 5 klatek miałem tylko. No tutaj na przykład Microsoft Flight Simulator jest tutaj lepiej zoptymalizowany. Jak latałem po Nowym Jorku, miałem coś około 30 klatek zachowane na ustawieniach Ultra, na tym samym komputerze oczywiście. No tu mamy praktycznie pokaz slajdów, no ale cóż, trzeba byłoby pobawić się trochę opcjami może graficznymi i pozbijać co się da. No ale wtedy no ucierpi trochę wygląd tego symulatora. Tu nam się jeszcze nie doczytało wszystko. Właściwie też czasami nie rozumiem, jak Flight Gear doczytuje te budynki. Teraz dopiero doczytał. Przelatuje prawie nad tym miejscem, a on tego nie doczytuje. Okej, troszkę klatki wróciły ponad 10. Tu już mamy troszkę może mniejsze budynki. Chociaż też jest ich całkiem sporo. Dobrze, wykręćmy w drugą stronę i zobaczymy też, jak to się prezentuje nocą. Ale mamy świetne odwzorowanie, są drogi, są pojazdy na drogach, mamy dobrze odwzorowane mosty, także wygląda to zacnie, jeżeli chodzi o same tutaj odwzorowanie Nowego Jorku. Troszkę gorzej z teksturami, jeżeli o realizm, takie to właśnie jak mówiłem, troszkę to jest takie jakby z klocków zrobione. I znowu klatki spadają. Dajmy sobie tutaj środowisko, czas. No 6 klatek, ciężko.
dajmy dusk, czyli już taki zmierzch. Troszkę za mocno wykręciłem sobie może. Zobaczmy, jak to jest oświetlone. No widzimy tutaj jakby teksturę świateł na blokach zapalonych, świateł w apartamentach i tak dalej. Może dam też już utrzymywanie wysokości, bo jestem na 1400. Nie zniżajmy się już, bo zahaczę jeszcze w któryś z tych wieżowców. No cóż, tu ja za widok włączyłem. No i teraz będzie się wszystko doczytywać. Zwolnię czas, upływ czasu. Niech to się zdąży doczytać. Może jeszcze... No, co do jeszcze właśnie tego zmierzchu, no widzimy też tutaj światła na drogach się też włączyły jakby. A i źle, że tą kamerę zmieniłem. Teraz sceneria mi cała znikła i musi się wszystko doczytać. No niestety wada Flight Geara tutaj. Nawet przy małym upływie czasu spada framerate. Ciekawe. No tutaj doczytywanie tych scenerii też jest długotrwałe. Dajmy całkiem, może jeszcze teraz evening dajmy. Tak wygląda późny wieczór. No tu widzimy, że nie wszystkie wieżowce mają światła w apartamentach. Tylko niektóre są oteksturowane ze światłami. Co nie wygląda też może zbyt dobrze. Dobrze, dajmy normalny upływ czasu. Zobaczymy, ile jest klatek teraz. No 5, 4, 4 klatki. Czy danie całej nocy coś zmieni? Tu jeszcze się pogoda, upływ czasu dodatkowo też spowalnia, także mam jedną klatkę teraz, pokaz slajdów całkowicie. Ale już wróciło do 5, czyli teraz mamy pokaz slajdów spowodowany zabudową. 4 klatki, czyli mam wrażenie, że podczas nocnego latania no, te klatki spadają jeszcze bardziej. Środowisko, czas i dajmy południe. Dobra, mamy chyba już południe wczytane, 7 klatek. No nie wiem, na ile zbicie różnych tutaj opcji by spowodowało, że będzie lepiej. Wyłączmy shadery, chmury 3D, cząsteczki. Mam teraz 9 klatek. Będzie chyba przeładowanie niestety. Tak, czyli cała sceneria będzie musiała się znowu zaczytać.
Okej, 50 klatek, ale duża część terenu się jeszcze nie wczytała. 30. Tu się też nic nie wczytało. Bez shaderów podoba mi się samolot. Jest po prostu biały i taki powinien być. A z shaderami robi się bardzo mocno szary i brzydko wygląda, według mnie. No, powinien być taki biały, tak? No, ale bez shaderów troszkę może gorzej nam świat wyglądać. No teraz frame rate jest jeszcze przyjemny, 24 teraz klatki, ale jeszcze nie wszystko się wczytało. Zejdę tu niżej, zobaczymy może Statuę Wolności. A czemu Alt mi trzyma? Ech. No tutaj bez shaderów i chmur 3D te 20 klatek jest, więc jest lepiej. Ale jeszcze nawrócę na ten Manhattan, zobaczymy. Chociaż woda brzydziej wygląda, jak widać. Mamy Statuę Wolności. Wyrównanie i do góry. I wykręćmy to jeszcze w prawo. Są już spadki większe, około 13 klatek teraz. To się znowu nie wczytało.
No, też mocno spada, mam 8 klatek, 7, więc w sumie, tak jak przewidywałem, shadery jednak aż tak dużego tutaj znaczenia nie mają. Po prostu same budynki mocno obciążają wszystko i tak jest pokaz slajdów i tak, 6 klatek, 7. Przy tutaj najbardziej wymagającej scenerii i zabudowaniu. No ale mamy całkiem duży teren odwzorowany. Tu w sumie lecąc teraz na zachód mielibyśmy jeszcze sporo terenu odwzorowanego. Przywrócę jednak te opcje renderowania, co miałem, czyli włączymy shadery poza urban. Ok.
Tak więc tak się tutaj prezentuje ta customowa sceneria Nowego Jorku i tutaj jeszcze innych tak miejscowości. No niestety trzeba mieć bardzo mocną kartę graficzną, ale i tak jest klatkowanie. Także trzeba się przygotować tutaj no, na niezły spadek frame rate'ów. No, jeżeli zainstalowaliście sobie tą scenerię, może dajcie znać, ile wy tutaj macie klatek, czy da się tutaj w ogóle latać. Może ktoś ma 3080 kartę, to też mógłby się pochwalić, ile ta karta wyciska tutaj klatek. Zwłaszcza tutaj właśnie w tym obszarze nad Manhattanem, nad tym parkiem. Także to wszystko będzie w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć wam!